Pan z wami. Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj, mówi Pan Jezus. W każdej mszy świętej doświadczamy niezwykłej miłości Boga, która powinna przemieniać nasze serca. Powinna je zwracać w kierunku tych, z którymi nieraz trudno jest znaleźć wspólny język, trudno jest się nawzajem zrozumieć, z którymi czasami, jak mówi się potocznie, jest nam nie po drodze. Ta przemiana serca bywa nieraz trudną. Wymaga od nas radykalizmu, samozaparcia, poświęcenia, wyrzeczenia, aby wybaczyć tym, którzy może nieraz prowokują, wyrządzają nam zło. Dalecy są od skruchy, od słowa przepraszam. Stając dzisiaj przy ołtarzu Chrystusowym, prośmy o umiejętność i siłę w realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Gromadzimy się w to czwartkowe popołudnie, zamykając liturgicznie czas oktawy Bożego Ciała. Dzisiaj, tak jak to czyniliśmy przez minione dni, po raz ostatni, w nawiązaniu do uroczystości sprzed tygodnia, pójdziemy w procesji eucharystycznej, wielbiąc Boga, dając świadectwo o Nim. W modlitwie, w prostym geście sypania kwiatów, podążania przed Chrystusem, podążania za Nim w życiu. Oto się modlmy, aby te wydarzenia, które dzisiaj w tym wymiarze liturgicznym zamykamy, a tak istotne i ważne są, przemawiały do nas, motywując nas do tego, byśmy byli odważni w dawaniu świadectwa o Chrystusie, bo te czasy, które przeżywamy wspólnie, szczególnie wymagają od nas odwagi i postawy świadka. Zwykle ten czas zakończenia oktawy połączony jest z błogosławieństwem kwiatów, ziół, wianków, co dokonuje się po zakończeniu liturgii, ale w ten czas wpisuje się również błogosławieństwo dzieci. Dzieci to tak jak maleńka roślinka, która powolutku rozwija się, kształtuje się. Powierzone mamie, tacie, ich odpowiedzialności, ich dojrzałości do pełnienia funkcji nie tylko rodzica, ale też i wychowawcy. Przy mądrej asystencji mamy i taty, którzy przynieśli swoje dziecko do Kościoła, ofiarowali Bogu w sakramencie Chrztu Świętego. Ten mały człowiek w przestrzeni wiary powinien się rozwijać i wzrastać. Tak, aby kiedyś, będąc już dorosłym, dojrzałym człowiekiem, mając odniesienie do tego, co poznawał w okresie dzieciństwa i dorastania, mógł samodzielnie, świadomie podejmować decyzje, dokonując wolnego wyboru jako dziecko Boga, konsultując swoje decyzje życiowe i życiowe wybory z Bogiem, w którego wierzy i któremu ufa. By to było możliwe, Bóg winien być poznany. Więc dzisiaj modlimy się za wszystkie dzieci, aby miały te szanse roztropnej asystencji w swoim życiu rodziców, dzięki której między innymi i przede wszystkim dzięki tej asystencji będą mogły odkrywać Pana Boga, poznawać Go i żyć Panem Bogiem. Stajemy przy ołtarzu we dwóch dzisiaj razem z ojcem Józefem. Ojciec Józef, sprawując tę świętą liturgię, modli się o zbawienie wieczne dla zmarłych, dla świętej pamięci Marii i Walentego Uzarów. Ja natomiast, sprawując tę mszę świętą, modlę się za wszystkie dzieci tu obecne. Proszę Boga przez
pośrednictwo naszej patronki, matki i królowej, o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla wszystkich. Poza parafią sprawowane są msze święte gregoriańskie w intencji świętej pamięci Stanisławy Popiołek, świętej pamięci Mieczysława Rób, Józefa Pluty i Sławomira Stachuli. Byśmy godnie uczestniczyli w świętej liturgii, przeprośmy Boga za wszystkie swoje grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Spraw, byśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela, a kiedy ktoś się zwraca do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego. Coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do Jego obrazu. Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie nie upadamy na duchu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Oto Słowo Boże. Mieszka w chwale.
ucałują się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. A śladem jego kroków zbawienie. Naszym i naszym Bóg zamieszka w chwale. Alleluja, alleluja, alleluja. Przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź, pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono ci do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dziękuję Pani Anno, jest Pani wytrwałą. Wstańmy, modlitwa wiernych. Do Wszechmogącego Boga, będącego źródłem miłości, zanieśmy intencje naszych serc. Boże Ojcze, otaczaj nieustannie opieką i błogosław cały Kościół, w szczególności papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, wszystkie osoby konsekrowane. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, natchnij katechetów, nauczycieli entuzjazmem, mądrością potrzebnymi w ich pracy. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, daj uczniom siłę do dalszego zdobywania wiedzy i poszukiwania prawdy. Ciebie prosimy. Pomóż osobom chorym i starszym odnaleźć w cierpieniu prawdę miłosierdzia, jaka płynie z cierpienia Jezusa na krzyżu. Ciebie prosimy.
Otaczaj swoją pełną miłości troską i udzielaj obfitego błogosławieństwa wszystkim dzieciom, które zgromadziły się w świątyni, w domu Twoim, Panie, przychodząc po Twoje błogosławieństwo, Ciebie prosimy. Boże Ojcze, przyjmij z otwartymi ramionami na ucztę niebieską wszystkich naszych bliskich zmarłych, świętej pamięci Marię, Walentego, zmarłych z naszych rodzin, zmarłych polecanych w mszach świętych gregoriańskich, Stanisławę, Mieczysława, Józefa, Sławomira. Niech się cieszą oglądaniem Twego oblicza na wieki. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, pomóż nam uczestniczącym we mszy świętej zrozumieć naukę Chrystusa dotyczącą miłości nieprzyjaciół oraz praktykować ją w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, przed Tobą składamy wszystkie nasze prośby z wiarą i ufnością, że ich wysłuchasz i nam pobłogosławisz. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Boże, by ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I słuchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bogu godnego, sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam, jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Gladko zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełni sobie głosa i ziemia chwały Twoje. Błogosławiony na wysokości, błogosławiony.
wiary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznaję Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zbliżam się w pokorze i niskości swe. Wielbię Twój majestat, skryty w kostki tej. Tobie dziś w pospieszę, serce daję swe. A potwierdzaj mnie wierzę, nie służę Ci. Dziś w Moskwie.
Módlmy się. Panie nasz Boże, uświęć nas przez udział w uczcie eucharystycznym i spraw, aby ciało i krew Chrystusa umacniały nas w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za chwilę odmówimy litanię do serca Pana Jezusa. Chwilę później wyruszy procesja eucharystyczna wokół Kościoła. Następnie przyjmiemy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem zostanie odmówiona modlitwa błogosławieństwa ziół, kwiatów, wianków. Następnie modlitwa błogosławieństwa dzieci, później dzieci przyjmą indywidualne błogosławieństwo, a po przyjęciu indywidualnego błogosławieństwa tradycyjnie, jak rok do roku, dzieci zapraszam na cukierasy. Tam w drzwiach głównych będą, także tak coś na słodko też ku radości przed wakacjami, bo tu już dzieci żyją wakacjami, tydzień został do wakacji, więc to taki mały wstęp, słodki wstęp do wakacji. To tyle. Teraz wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do serca Jezusa. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębiną. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia.
Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa zelżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, czy serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego, na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku.
Thank you.
zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, byśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Kończymy uroczyste obchody ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przez udział w ofierze mszy świętej w procesjach wyznawaliśmy wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa, Syna Bożego i człowieka pod postaciami chleba i wina. Chleb i wino są cząstką tego materialnego świata, tej ziemi. Bóg stworzył ją dla człowieka. On zaś czyni ją sobie poddaną poprzez pracę. Przynosimy dzisiaj, na zakończenie tygodnia naszej czci dla Eucharystii, wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych i prosimy Boga, aby swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, strzegł ich przed zatruciem, zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra. Panie Boże Wszechświata, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie ludziom i zwierzętom. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca dla pól, sadów, ogrodów, łąk, pastwisk i lasów, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione ku Twojej czci pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wszystkie wzrastały, radowały oczy, przynosiły obfity owoc i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. Spraw także, abyśmy trwając w Chrystusie jak gałązki w winnym drzewie, umocnieni Jego miłością w Eucharystii, mogli przynosić owoce dobrych czynów ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci i błogosławił je, mówił o ich godności, a nawet postawił je za przykład tym, którzy naprawdę szukają Królestwa Bożego. Dzieci jednak potrzebują pomocy dorosłych do rozwijania wrodzonych darów i uzdolnień, zarówno moralnych, jak i umysłowych oraz fizycznych, a także do pomyślnego osiągnięcia ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości. Prośmy więc o Boże błogosławieństwo, abyśmy i my okazywali ochotną troskę o ich wychowanie i aby one chętnie przyjmowały stawiane im wymagania wychowawcze. Jezus domaga się od wszystkich, którzy za Nim idą, aby na wzór dzieci zachowali prostotę i pokorę serca, jeśli chcą wejść do Królestwa Niebieskiego. Zanieśmy do Niego nasze błagania. Panie Jezu, Ty rodząc się z Maryi Dziewicy uświęciłeś także lata dziecięce. Spraw, aby wszystkie dzieci tu zgromadzone za Twoim przykładem czyniły postępy w mądrości, w latach i w łasce Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty przez rodziców i Kościół okazujesz dzieciom swoją miłość. Spraw, aby wszyscy rodzice i wychowawcy gorliwie się troszczyli o rozwój serc i umysłów powierzonych im dzieci. Ciebie prosimy. Ty w sakramencie Chrztu Świętego obdarzyłeś nas wszystkich łaską przybranych dzieci. Otworzyłeś nam bramę do domu Twojego Ojca. Pozwól nam iść za Tobą z pokorą serca i całkowitym oddaniem. Ciebie prosimy. Ty jeszcze jako dziecko doznałeś prześladowania, byłeś wygnany. Spraw, aby wszystkie dzieci, którym dokucza złość ludzi, głód, niedostatek, choroba, znalazły pomoc i opiekę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że także usta dzieci głoszą chwałę Twego imienia. Wejrzyj łaskawie na wszystkie dzieci tu zgromadzone, które Kościół z wiarą poleca Twojej dobroci. Twój Syn, narodzony z Maryi Dziewicy, chętnie przyjmował dzieci, obejmując je ramionami, błogosławił i stawiał wszystkim jako wzór do naśladowania. Ojcze, ześlij na nie swoje błogosławieństwo, aby kiedy dorosną, pełniły wśród ludzi dobre czyny, słuchały natchnień Ducha Świętego i przez to były świadkami Chrystusa oraz głosicielami i obrońcami wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz razem z Ojcem Józefem będziemy błogosławić obecne dzieci, będziemy błogosławić przy stopniu komunijnym. Tak, Pan Witek śpiewa pieśń, później indywidualnie każdy pożegna Pana Jezusa i zapraszam, tak jak wspominałem, na słodkości.